mi się pokazała już jakiś czas temu. Taka piękna brama biała ze złotem. Taka jak hafty, wiesz? Takie haftowane. Te drzwi są takie jakby haftowane ze złota. To jest taka ogromna brama. Pięknie. To teraz podejdź do tej bramy ze złota. No jest otwarta. To przejdź przez tą bramę. I idź przed siebie. Spójrz w lewo, w prawo, w górę, w dół. Co się pojawia za tą bramą? Nie przyszło mi dom. Takie coś. Dom. To teraz idziesz tam, w tym kierunku, gdzie jest ten dom. Wejdź jeszcze głębiej, głębiej. I czym jest ten dom za tą bramą? W jakim domie mówisz? To jest jakaś planeta. Co się dzieje? To jest coś, za czym ja tęsknię. Wypuść te emocje, wypuść te emocje. Wypuść tą tęsknotę i wypuść to teraz, oczyść to teraz. Oczyść to. Jesteś bezpieczna, oczyść to. Oczyszczasz. Uwalnij te emocje. Oddychaj głęboko i wypuszczaj. Z wydechem wypuszczaj. Wypuszcz. Teraz chciałabym, abyśmy tam podryfowali w to miejsce. Abyś tam podryfowała subtelnie, bez emocji, z czystą intencją, z czystą świadomością. Co to za planeta? Wejdź tam i opisz mi, co widzisz na tej planecie. Jest bardzo jasna. To jest tak jakby wręcz się świeciła. Taki blask od niej bije. Czystość. Przychodzi mi, że to jest czysta planeta, ale czysta, jeśli chodzi nie o czystość taką nam znaną, tylko po prostu to jest taka perfekcja. Wszystko jest takie białe, takie jasne. To nie jest taka biel, tak trochę jak ta brama. Biel, złoto. Na tej planecie bije złoto? Tak, to jest taka czysta biel. I złoto i biel, taki blask z niej bije. To teraz wejdź proszę jeszcze głębiej, głębiej. Chciałabym, żebyś się połączyła teraz z tą przestrzenią, gdzie jesteś. Wejdź tam w tą przestrzeń. I z lotu ptaka opisz mi to miejsce, co tam widzisz, co postrzegasz. Ona jest tak jakby pod kopułą zamknięta, tak jakby tam nie było dostępu. Taka jakby zabezpieczona. Jest ta brama, wchodzisz przez tą bramę, ale to miejsce jest tak jakby pod taką kopułą. Tak jakby nie można było się tam dostać. Okej. Jest pod kopułą zamknięta. Tak. To teraz chciałabym, żebyś podryfowała w to miejsce, gdzie są przejścia. Nie ma przejść, ale ja widzę, że jak ja w tą kopułę, tak jakby ja mogę przez nią przejść. Z daleka ona wygląda tak, jakby ona była nie do przejścia. Tak. Jak ja jestem blisko i dotykam, to tak jakbym przeszła, tak jak przez banieczkę. Okay. Wchodzisz do środka, tak jakbym ja miała przyzwolenie. Dobrze. No to teraz daj sobie to przyzwolenie i wejdź tam do środka. Dryfuj tam swobodnie, płyń.
do wewnątrz i opisz mi proszę, co tam widzisz. Przekazuj wszystkie szczegóły, wyraźnie i dokładnie. Upewniłam się, czy mogę, ale takie słyszę, no wejdź, wejdź. To teraz wchodzisz tam i zobacz, z kim tam jesteś. Kto ci mówi, wejdź, wejdź. Kobieta w białej takiej szacie. Okej. Białe włosy, długie. Ma białe, długie włosy. Jaki ma kolor skóry? Bardzo jasny. Jaki ma kolor oczu? Niebieski, błękit. Błękit. Mhm. Zapytaj proszę, jak się nazywa, jak ma na imię? Coś na Kakaja? Coś na K. Zapytaj proszę, co to jest za miejsce? Jak nazywa się to miejsce? Nawiąż z nią mentalny kontakt, połącz się z nią poprzez przestrzeń mentalną, telepatycznie. Gdzie jesteś? Jak nazywają to miejsce? Ona mówi, że bardzo wysoko jest ustawione miejsce, jest bardzo wysoko. Jest bardzo wysoko. Zapytaj, jak wysoko, który to jest poziom, czy która gęstość? Ona mówi coś o 9. Pokazuje mi się cyfra 9. Mhm. Tak jakby było. Co się dzieje? To jest tak, jakby to było moje miejsce. Twoje miejsce, okej. Wypuść te emocje wszystkie. Wypuszczaj te emocje. Usuwasz to wszystko, co tam... Ona się śmieje, śmieje się, znaczy uśmiecha się. Mówi, że sama chciałaś złazić. Mhm. Że nikt jakby cię nie wyrzucał stąd. Okej. To teraz wejdź i szczytaj intencje. Dlaczego chciałaś sama zejść z takiego wysokiego poziomu? Jaka była intencja? Pokazuje mi się słowo pomoc. Pomoc. Mhm. Pięknie. Więc wypuść te emocje. Jeśli zeszłaś z pomocą, wypuść te emocje. Już jest w porządku. Większość istot zeszła właśnie, żeby pomóc. I wpadła w pułapkę. Ale po to teraz pracujesz ze mną, aby wyjść z tej pułapki. I wypuść to wszystko. Uwolnij te emocje. Wypuść. Poproś tą istotę, aby cię przepełniła tą energią tam, gdzie jesteś teraz. Ona mówi, że ja byłam taka pewna siebie, że sobie poradzę. Mm-hmm. Schodziłam z taką pewnością, dajcie spokój, będzie okej, ja schodzę. Tam trzeba pomóc po prostu. Mm-hmm. I ona teraz mówi tak trochę z takim przekąsem, co jednak nie jest takie proste. Mm-hmm. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyś ściągnęła informację, ile osób tam z tej twojej przestrzeni zeszło tu na planetę, oprócz ciebie. Ile jeszcze jest takich odważnych? 8 pojawia mi się. 8. Jeszcze 8. Mhm. Zapytaj proszę, czy te 8 osób jeszcze nie wróciło? Dalej jest na Ziemi? Tak. Dalej jest. Czyli nikt nie wrócił? No, kręci głową, że nie. Nie. Zapytaj proszę, czy wiedzą, dlaczego nikt nie wraca?
Zapętlenie. Pojawia mi się słowo zapętlenie. Zapętlenie. Mhm. Okej. I będzie trudniej. To znaczy będzie trudniej. Ona mówi, że będzie trudniej wyjść z tego, po prostu chodzi o to, że to zostało tak zapętlone, że po prostu będzie trudno im wyjść z tego. Mhm. Czy pomimo tego, że te istoty się zapętliły w tym niskim poziomie, w tej niskiej przestrzeni, czy jest coś takiego, że mogą w ogóle nie wyjść, nie przyjść z powrotem? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Dobrze. To teraz chciałabym, żeby ta istota, z którą tam jesteś, aby cię oprowadziła po tym miejscu, z którego pochodzisz. Jak nazywa się to miejsce, z którego pochodzisz? Czy to miejsce ma jakąś nazwę? Ono mówi, że nie. Nie. To teraz cię poproś ją, aby cię oprowadziła po tym miejscu, abyś zobaczyła, co tam takiego jest w tej przestrzeni. Czy to jest takie miejsce, jak my znamy? Czy ma domy? Miasta? Nie, to w ogóle nie jest potrzebny jakiś dom. Nie, nie. To po prostu ciężko wyjaśnić. Mhm. Ale jest sporo osób. Wszystkie są ubrane tak na biało jakby. Mhm. Czystość. Tutaj jest taka czystość, nie? Tak. Ta biel jest taka właśnie lśniąca taka, to jest biel, ale z tym złotem, to po prostu ta biel tak jakby odbijała światło. Ta biel odbija światło. A jakie światło? Ona mówi źródło. Źródło. Światło ze źródła. Światło ze źródła. Tak. Czy to miejsce, gdzie jesteś teraz, jest zasilane samym źródłem? Tak. Jesteśmy bardzo blisko. Bardzo blisko. Zapytaj proszę, czy te istoty, które tam mieszkają, czy już są na takim wysokim poziomie, czy one też mają taki pakiet doświadczeń ziemskich jak ty? Kręci głową, że nie. Nie. Ale tak jakby czerpali z tego, z tych doświadczeń, które ja wysyłała te doświadczenia w jakiś sposób. Mhm. Czyli uczą się na twoich doświadczeniach? Tak jakby oni przez to, że jakby ja jestem tutaj, jakby oni mogli też to poczuć. Mogli to poczuć. Mhm. Czyli mogą poczuć twoje emocje, twoje cierpienie, twój płacz? Ona mówi, że tak. Kiwa głową, że tak. I mówi, że nie wszystkie im się podobają. Mhm. Czy te emocje, które tu doświadczamy na ziemi, mają coś wspólnego z tamtą przestrzenią? Tam też są jest coś takiego jak emocje? Nie, ale po prostu chodzi o to, żeby oni poczuli jakieś. To jest takie krótkie. To nie jest tak, że my na przykład bardzo długo, my tutaj bardzo długo przeżywamy jakąś emocję, a oni potrzebują tylko taką iskierkę. Impuls. Impuls. Mhm. Żeby zrozumieć, o co chodzi. Okej. Okay. A zapytaj proszę, jakie istoty tam w tą wysoką przestrzeń się dostają? Z jakimi doświadczeniami? Jak długo? Czy jaką ewolucję przechodzą? Ona mówi, że długo. Ponad 1000 wcieleń, czy bytności tutaj na Ziemi, czy w tej trzeciej bytności. Mhm. Ależ ona mówi, że nie tylko tutaj, nie tylko na Ziemi. Nie tylko na Ziemi. Nie, nie, nie. Czyli te istoty, które tak wysoko
Są. One już mają wysoką świadomość poprzez doświadczenia? Nabrały tych doświadczeń? Niekoniecznie były w czyjejś gęstości. Nabierają doświadczeń na przykład od istot, które są od nich, ale zeszły w dół. Mhm. Nie od wszystkich mogą odbierać doświadczeń, te impulsy. Nie od wszystkich istot. A od jakich mogą odbierać impulsy? Od naszych. Od naszych, mhm. Zapytaj proszę, ile jest takich miejsc, gdzie jesteś teraz? Czy są takie jeszcze miejsca? Jest ich więcej? Takich kopuł? Takich przestrzeni? Takich domów? Ona mówi, że nie. 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 Innego rodzaju, jakby było coś takiego, ale innego rodzaju. A czym się różni? To znaczy, co ma na myśli inny rodzaj? Poziomem poziomem świadomości, albo poziomem doświadczeń, albo jakby... Pokazuje mi się drabina, że oni bardzo, bardzo wysoko są na tej drabinie. Mhm. Są bardzo wysoko na tej drabinie. Tak. Zapytaj, jak ona doszła do tej drabiny, że jest tak wysoko? Ona mówi, że nigdy nie schodziła. A, nigdy nie schodziła? Nie. Czyli nigdy nie doświadczała tak nisko? Nie, ale tak jakby znała te doświadczenia. Mhm. Z doświadczeń na przykład innych istot, które schodzą od nich, które zdecydują się na taki krok. Ona mówi, nie było ich wielu, nie było ich wiele. Mhm. Dlaczego istoty z takich wysokich poziomów zeszły tak nisko? Pomóc. Czy... Jakby ale to nie jest coś, co... To musi być całkowicie wolny wybór. To musi... Jakby ta myśl pomocy musi zakiełkować, żeby taka istota chciała zejść. Mhm. Czyli ta istota sama schodzi, nikt ją nie zmusza. Nie. To z tego, co mówisz, ta istota cię bardzo dobrze zna. Bo pochodzisz z tej samej przestrzeni. Mhm. Uśmiecha się, no. I obejmuje mnie. Wypuszczaj te emocje. To jest tęsknota. Tęsknota, mhm. Tęsknota za tym miejscem, za domem, za źródłem. Zapytaj proszę, skąd bierze się ta tęsknota w nas? Dlaczego jest taka silna? To tak jakby schodziło się pod warunkiem pamięci tego, skąd się pochodzi, nawet jak to jest mocno, nawet jak jest mocno zagrzebane przez to zapętlenie. Tak, to pamięć zawsze jest. Tak, ty zawsze wiesz, skąd pochodzisz. Mhm. Zawsze wiesz, skąd pochodzisz. Pięknie to powiedziałaś. Ona mówi, teraz już nie zapomnę. Mhm. Zapytaj proszę, czy teraz poprzez te doświadczenia, poprzez tę pracę, którą nad sobą robisz, czy możesz wrócić tam, skąd zeszłaś? Tak. Mhm. Ona mówi, już koniec. Już koniec. Okej. Czy możesz, czy ty wrócisz sama, czy wrócą też te istoty, które też się zapętliły? One muszą to musisz jakby zaświecić się to światełko, chęć poznania, kim się jest. Tego nie można zmusić. Mhm. To musi przyjść samo. Okej. Ale mają, pomoc jest taka, że mają takie, wiesz, tak jakby coś pcha je w tą stronę i to od nich zależy, czy one pójdą w tym kierunku, czy nie, czy się przestraszą czegoś. Mhm. Ona mówi, ty miałaś,
Przez jakby próbuję mi to tak wytłumaczyć, że ty sama wiesz po sobie, że miałaś rzeczy, które sprawiały, że odwodziły cię jakby od tej możliwości poznania siebie. Tak. Na różne sposoby miałaś takie, nie idź w tą stronę, po co ci to? Czy na pewno ci jest potrzebne, masz to, masz tamto, przecież jesteś szczęśliwa, co więcej potrzebujesz do szczęścia? Tak. Ale po prostu to musi być takie samo zaparcie tej istoty, ten płomień, ale dużo nie trzeba. To trzeba tylko trochę tak rozniecić ten płomień. Bardzo mało trzeba, żeby to zrobić. Dlatego jest dużo takich przeszkód, ponieważ wystarczy bardzo malutko, żeby już iść tą drogą odkrycia. Czyli musi być taka iskra w nas, determinacji, że idziemy tą drogą, tak? Tak. Nie możemy się przestraszyć niczego. Dokładnie. Strach wszystko niszczy. Strach wszystko niszczy. Jak jest strach, to jest koniec. Zapytaj proszę, czy strach to jest jakaś esencja tej Ziemi, planety, tak jest stworzona na bazie strachu? To jest jej matryca? To jest sztuczne. Sztucznie. Tak nie miało być. Czy ten strach jest nałożony przez istoty zarządzające tą Ziemią, tą przestrzenią? Tak, to jest sztuczne. Sztuczne. Powiedzieć, że to jest sztuczne. Tak nie miało być. To jest jakby nałożone na Ziemię. A przez co jest nałożony ten strach? Czy ona mogłaby ci to wytłumaczyć? Dlaczego ten strach jest taki wielki, potężny tu na Ziemi? Czy to jest ten strach właśnie tych istot? Nie, my, to tak jakbyśmy my wytwarzali ten strach, ale mamy bodziec do tego, żeby go wytwarzać. A bodziec? Czy ten bodziec jest w naszym DNA? Ona mówi tak. Bodziec strachu jest w naszym DNA. To jest tak jakby, tak, ona mówi, to jest jakby wszczepione. Wszczepione. Wszczepione, no. To coś takiego, jakby ktoś coś wszczepił, wrzucił sztucznie. Sztucznie. W ciało. No tak. Największy strach o byt, ona mówi. Nawet strach o byt. Tak. Przetrwanie. O przetrwanie, tak. Ale to tylko przez to, że my nie wiemy więcej. To przez brak wiedzy. Brak wiedzy i braku świadomości. Tak, brak wiedzy, bo jakby była wiedza, to nie ma nad nami władzy. No to ja widzę, jak to znika po prostu. Rozpuszcza się wokół całej Ziemi. Jak to wszystko zostaje rozpuszczone i znika. Ale to jest przez brak wiedzy. Czyli strach pojawia się przez brak wiedzy. Czyli czym bardziej odkrywamy siebie, własne pochodzenie, tym bardziej rozpuszczamy ten wewnętrzny strach. A w ogóle strach wokół siebie. Wokół siebie. Bo to tak jakby, to jest tak jakby to zarażało. Dlatego w pewnym momencie, jak człowiek idzie w kierunku swojej świadomości, to zauważmy, że pewne osoby z otoczenia odpadają w bardzo naturalny sposób. Tak. Nawet bliscy przyjaciele, to wszystko odpada. Wszystko się zmienia. Zmienia się, odpada, nie jest potrzebne, bo jesteśmy tak jakby całość, świat, wszechświat, to wszystko jest w ruchu. Tak. I przez to, że my wzbogacamy swoją świadomość, również jesteśmy w ruchu i to w naturalny sposób, to nie jest nic złego, to po prostu w naturalny sposób jakby odpada. Zmienia się ruch. Ruch, wszystko jest w ruchu, dokładnie. Okej. Czy ta istota, z którą teraz rozmawiasz, czy mogłaby ci coś przekazać na temat naszej planety, naszej Ziemi, naszej przyszłości na Ziemi? Dokąd zmierza Ziemia lub ludzie na tej Ziemi? Wszystko jeszcze jakby ta decyzja, do którą stronę zmierzamy, to wszystko zależy od nas, o tak. To nie jest tak, że przyszłość jest już znana. Jest dużo tak jakby były warianty. Dużo przyszłości. Warianty przyszłości, okej. Jeśli są warianty przyszłości, to w zależności od tego, na jaką wejdziemy linię czasową, tak? To wszystko zależy od nas, ale ona mówi, jest też piękna, świetlna przyszłość. Jest wśród tych wariantów.
Piękna, świetlana przyszłość. Tak. Dla istot, które pochodzą ze ścieżki ziemskiej? Bo przecież takie istoty jak ty czy ja nie mają ochoty doświadczać na żadnej ziemi. Nawet na tej ziemi, o której mówią nowej ziemi. Bo mamy własne pochodzenie, wiemy skąd przyszliśmy. Czy to jest stworzone dla istot, które dalej chcą doświadczać, nie wiem, piątej gęstości, czwartej? Nie każdy, bo dla tych, którzy chcą dojść wysoko, dla tych, które chcą się rozwijać, dla tych, które wiedzą więcej niż ponad tą, nazwijmy to, trzecią gęstość, tak, ale nie na tyle, żeby iść jeszcze wyżej. A co je blokuje od tego, żeby poszli jeszcze wyżej? Ona mówi, to nie są gotowi. Nie są gotowi. To jakby ona mówi ścieżka ewolucyjna, że to nie jest tak, że po prostu można nagle skoczyć, że trzeba przejść tą ścieżkę ewolucyjną. Rozumiem. Czyli każda istota musi przejść tą ścieżkę ewolucyjną. Są istoty, które nie przechodzą ścieżki ewolucyjnej, ale jak mówimy o tych istotach, które są tu i teraz na Ziemi. Okej. Okay. Mówimy o ludziach. Mówimy o ludziach. To muszą przejść ścieżkę ewolucyjną. Tak. A zapytaj proszę, czy gady, czy istoty, które są po ciemnej stronie, oni też przechodzą ścieżkę ewolucyjną? I tak, i nie. Nie ma tylko jednych gadów. Są różne istoty. Tak. I niektóre z nich przechodzą ścieżkę ewolucji. Niektóre z nich przechodzą ścieżkę ewolucyjną. Okej. Okay. Tak. Zapytaj proszę, czy reptylianie przechodzą ścieżkę ewolucyjną? Nie, to nie jest takie proste. I wśród nich są tacy, którzy będą mieli szansę. Okej. Czy te istoty, które powiedzmy nieświadomie przeszły na ciemną stronę, czy jest szansa, że kiedyś wrócą z powrotem na jasną? Czy mogą się zatracić i w ogóle zostać po tej ciemnej stronie? Nie, tak jakby nie było czegoś takiego jak nieświadomie. Jest zawsze jakby świadomy wybór. A jest świadomy wybór. Tak. Czy nie można usprawiedliwić? Niektórzy chcą tak doświadczać. Niektórzy chcą tak doświadczać. Niektórzy chcą tak doświadczać. A dlaczego? Czy te doświadczenia po ciemnej stronie są łatwiejsze, prostsze? Czemu chcą takich doświadczeń? Ona mówi, wcale nie są proste. Nie są proste. Nie. A dlaczego nie są proste? Że trzeba być odważnym też z jednej strony, ponieważ nie każdy stamtąd wraca. Dobrze. To teraz wejdź jeszcze głębiej. Zapytaj proszę, czy mogłaby nam coś powiedzieć na temat źródła? Ona pyta co? Dlaczego świat ewoluuje cały czas i dlaczego nie zatrzyma źródło tego cierpienia? No mój wolny wybór. Jest wybór. Jest. Ale to tak jakby wszystko było do czasu. Pokazał mi się wybór, ale wszystko jest do czasu. Czyli można powiedzieć, że te przestrzenie mają też swój czas? I one się z czasem rozpadają? Które, jak to, przestrzenie w sensie jakie? Mówię o tej trzeciej gęstości na przykład. To nie jest tak, że to się rozpadnie wszystko, że przestanie istnieć. Nie na takiej zasadzie. To jest bardziej na takiej zasadzie powolnych zmian. To nie jest tak, że nagle będziemy wyżej. To trwa, to jest czas, to trwa.
I to się nie dzieje tak po naszemu, jakby to powiedzieć, z dnia na dzień. Ale jest proces. Jest proces. Przychodzi mi proces. Proces, dobrze. Z tego co wiemy, czas istnieje tylko na Ziemi. Czy tam też jest gdzieś czas? W tych innych nie. przestrzeniach? Nie, od razu przychodzi. Nie ma czegoś takiego jak czas. Czyli czas jest też sztucznie nałożony na Ziemię? Mówię, że tak. Zapytaj proszę, czy wie, kto tworzył cywilizację ziemską? Pokazują mi się bardzo duże istoty, tak jakby giganci. Giganci, tak byśmy by powiedzieli, bo są ogromni. Czy to byli tacy, takie istoty, co tworzyły DNA, siewcy, co wiedzieli, jak tworzyć istoty ludzkie? Widzę laboratorium. Zapytaj proszę, czy to... Mikroskop. Tak, czy to byli Anunnaki? Ona mówi, że... Ona nie, ja tak jakby nie znała tej nazwy. Dobrze, a może ci przekazać, kto tworzył tej, jakie istoty, jak te istoty się nazywały, co tworzyły, zasiewały ziemię? Wciąż mi się pokazują ogromne takie istoty, no giganci. Giganci. Zapytaj proszę, czy takich ziemi jak nasza jest więcej? Tak. Nie dokładnie tak, ale... Jeśli chodzi o gęstość, tak? Trzecią gęstość, tak. To jest więcej takich planet. Planet. Takich planet podobnych do Ziemi, gdzie są też ludzie, ludzkie istoty? Tak. A ile jest takich planet w tej trzeciej gęstości, gdzie też żyją ludzie? Mi się pojawia cyfra 100. 100. Czy tam, na tych innych planetach, też jest takie cierpienie jak tutaj? Takie i gorsze. Takie i gorsze. Są planety, gdzie ludzie mieszkają razem z innymi istotami też. A tam jest ucisk. Ucisk. Większy niż tutaj. A na czym polega jeszcze większy ucisk niż tutaj? Ucisk w sensie tak, walka o przetrwanie. Czy na takie planety też schodzą istoty źródła? Ona kręci głową, że nie. Czy można powiedzieć, że istoty z wyższych przestrzeni, istoty źródła, a istoty, które żyją tam w tych niskich gęstościach, czy tacy zwykli ludzie, oni nie mają dostępu do swojej wyższej wiedzy, wyższej jaźni? Tak jakby to jest tak wszystko zagęszczone, tak jakby nie mieli szans. Jakby nie mieli... Widzę pojedyncze jakieś, ale tego jest bardzo mało. Takie pojedyncze istoty, które coś tak jakby się tliło w nich. Coś. Ale to bardzo mało, bardzo. Pojedyncze takie. Okej. Zapytaję jeszcze proszę, ile miał człowiek nitek DNA, jak został stworzony? Ponad 20. 20. Ponad. Czy ta istota, z którą rozmawiasz, czy ona wie, że zostały człowiekowi dwie nitki DNA? Tak. Co stało się z resztami nitek? Tak jakby zostały ukradzione? Ukradzione? Co znaczy ukradzione? Mogłaby ci to wytłumaczyć? Tak jakby... No tak wygląda jakby... kombinowano z różnymi możliwościami tych nitek DNA. I za posiadanie zbyt wielu to oznaczało dla tych, którzy tworzyli istoty, powiedzmy, nazwijmy to tak, to był kłopot.
Kłopot, żeby mieć takich niewolników, tak? Tak, to było kłopotliwe. Mhm. Czy ta planeta tak naprawdę była wykreowana dla niewolników? Ja widzę tutaj jakieś prace takie. No, ciężka praca. Mhm. Czy nasze śmieciowe DNA to jest właśnie to ukryte? Ale to nie da się tak przywrócić do DNA tak po prostu. To nie jest tak, tak nie działa. Mhm. Nie da się przywrócić, czyli to jest gdzieś genetycznie robione, tak? Na ciele subtelnym? Nie, to jest ciało fizyczne. Jeśli chodzi o DNA, no to jest ciało fizyczne. Okej. Okay. A to nie jest tak, że da się to przywrócić tak po prostu z pokolenia na pokolenie, powiedzmy. Nie działa. Czyli to była duża, ogromna praca, żeby zniszczyć tyle nitek DNA. Dla nich to nie była duża praca. Były różne, to mi się pokazuje tak, jakby były różne próby. Mhm. Tak jak masz, nie wiem, myszki w laboratorium. Jednej dasz więcej jakiegoś, powiedzmy, czegoś, drugiej dasz mniej, trzeciej dasz jeszcze więcej, trzeciej jeszcze mniej i zobaczysz, co najbardziej będzie ci odpowiadało, czyje zachowanie na przykład będzie ci bardziej odpowiadało. Mhm. I to jakby, to jest to, z czym idziemy dalej, powiedzmy. Mhm. Okej. Okay. Czyli taka istota ludzka, która kiedyś miała ponad 20 nitek, teraz ma tylko dwie, to musi z powrotem jakoś ewoluować, z powrotem odzyskać te 20 nitek? Czy w tym kierunku zmierza cywilizacja, żeby z powrotem mieć te nitki? Mi się tu pojawia, że tu chodzi o rozwój świadomości, tak jakby z rozwojem świadomości. W jakiś sposób te nitki miały możliwość odbudowania się? Coś takiego. Okej. Okay. Czyli rozwój świadomości prowadzi do większej ilości nitek DNA, tak? Tak jakby to miało możliwość rozwoju, ten rozwój świadomości miał wpływ na ilość nitek DNA, o tak. Mhm. Czy możesz zapytać tą istotę, czy my żyjemy w kraterze? Dobrze. To teraz chciałbym, żeby cię ta istota zabrała tam, gdzie pod tę kopułę, abyś zobaczyła tą przestrzeń, z której zeszłaś. Czym tam się zajmują, co robią, co wykonują, na czym polega ich praca czy bycie, istnienie? Oni też zbierają w jakiś sposób wiadomości, jakieś informacje. Mhm. Tam widzę przepływ informacji. Zbierają informacje? Skąd? Tak jakby oni gromadzili informacje z niższych przestrzeni. Mhm. Z tego, co jest niżej. A po co zbierają takie informacje? Do czego je potrzebują? Nauka. Chodzi mi nauka. Nauka. Okej. Okay. Oni się też uczą? No, tak, ale umysł ludzki nie zrozumie tego rodzaju nauki. Czyli to jest inna nauka, nie taką jak my znamy, jak oferuje nam umysł, tak? Tak, tak. Powiedz mi, czy tam w tej przestrzeni, czy mają wgląd na wszystkie galaktyki? Wszystkie ziemie, czy przestrzenie, gęstości? Tak, ona mówi, że tak. Mhm. Czy ta wiedza, którą mają, myślę, że to jest potężna wiedza, o której zwykły Kowalski nie ma pojęcia. Ona się śmieje. Mogę sobie wyobrazić, jaka jest ich wiedza, jaka jest nasza wiedza. Myślę, że tą wiedzę można porównać słonia do mrówki. My tak naprawdę nic nie wiedzą. No tak, my jesteśmy tą mrówką, a oni są tym słoniem. No, nic nie wiedzą. Nic nie wiemy. Tam jest spokojnie, tam jest tak... Tak inaczej. Jest inaczej.
To, że jest inaczej. Masz na myśli, że nie ma tych emocji, tego... Nie ma coś takiego. Nie ma emocji. Nie ma emocji. Nie. Nie ma rozróżnienia takiego jakiegoś dobro, zło. Tam nie ma. Ona kręci głową, że to w ogóle nie istnieje tak naprawdę. Tam to już w ogóle to... Nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Ona mówi, tak jakby dlatego oni musieli w jakiś sposób, powiedzmy, nazwijmy to, no tak po naszemu, zbierać te informacje. Tak. Bo dla nich coś takiego jak dobro i zło nie istnieje. Tak jakby te informacje, impulsy informacyjne, które do nich dochodzą, one sprawiają, że oni tak jakby ich rozumienie naszej przestrzeni, innych przestrzeni, jakby się zwiększało. Z tego, że oni nie muszą nigdzie schodzić, tak, ale gromadzą zrozumienie tych innych przestrzeni. O tak. Mhm. Bez brud, jakby nie musieli się brudzić, nie? Mhm. Brudzić się w tym wszystkim, co tam jest. Ale wciąż mają zrozumienie tego, co, jak to wszystko wygląda, jak funkcjonuje. O tak. Okej. Okay. Czyli mają zrozumienie, że tu jest tyle cierpienia. Dlaczego te wyższe cywilizacje nie pomogą takim istotom, na przykład, nie wiem, jak ty? Nie, bez tego, nie, to nie ma sensu, nie będzie ewolucji wtedy. Aha. Czyli każdy musi sam dojść do pewnych procesów, tak? Żeby zrozumieć proces, trzeba przez niego przejść. No tak. To jest tak jakby praktyczne zrozumienie. Teoria to jest jedno, tak, praktyka to jest coś innego. Rozumiem. Czy dlatego przeważnie istoty światła mają bardzo trudne wcielenia? Bo ich przeorano przez właśnie takie doświadczenie? Muszą przez to przejść, żeby to zrozumieć? Nie, to jest tak, że nie to, że muszą. A poza tym niektóre się tak zapętlają, że dają się na pewne rzeczy nabierać. Mhm. Czy te nabieranie można nazwać, że są naiwni? To jest też nauka, ponieważ to jest tak, jakby oni... W nich tego nie ma. Nie ma, że kogoś nabiorę, kogoś oszukam. Czegoś takiego nie ma, dlatego jest ta... Ona to za bardziej łatwowierność mi przychodzi słowo. Mhm. Zamiast, nie naiwność, po prostu łatwowierność. Taka dobroduszność. No. Mhm. Ja bym tego na zasadzie nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Ja bym tego nie zrobiła, więc nie spodziewam się, że ktoś by chciał mnie oszukać. O, to jest bardziej na tej zasadzie. Mhm. No dokładnie, ale większość istot światła, które tutaj zeszły pomagać, teraz oceniają siebie, że są właśnie naiwne, łatwowierne, że nie rozumieją, dlaczego przyszły w takie niskie wibracje, mają do siebie żal i pretensje. To nam się niepotrzebnie. To nic nie daje. To niczego nie zmieni. Mhm. Więc to raczej nie ma sensu. To jest takie trzecie, tutaj stąd takie myślenie. Czyli to jest myślenie umysłu, tak? Tak, takie poczucie winy. Mhm. Czyli wszystko, co umysł nam tworzy, właśnie takie interpretacje na bazie poczucia winy, są takim zapisami, można powiedzieć, umysłu, czyli tej gęstości, tak? To jest część zapętlania. Czyli część zapętlania, mhm. Okej. Okay. Zapytaj proszę tą istotę, czy one w jakiś sposób krzyżują się z innymi rasami? No mówi, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Żadne krzyżowanie. Nie. Każda istota jest odrębna. Nie ma czegoś takiego jak krzyżowanie. W ogóle nie ma jakiegoś związku w naszym. Nie ma nic takiego. Każdy jest indywidualny. Sam. Sama. To znaczy nie tak do końca sam, tylko to indywidualny. Nie ma czegoś takiego jak uczęć. Mhm. Okej. Okay. A zapytaj proszę, jak oni ściągają te informacje? W jaki sposób są impulsy informacji ściągane w tą przestrzeń? Na czym to polega? To jest tak, jakby to było połączone jakoś, nie wiem, czy mentalnie. Tak jakby ona pokazuje coś na czoło. Mhm.
rodzaj takiego może mentalnego. Widzę taki przypływ jakby informacji, ale tak jakby przez czoło. Tak jakby to mentalnie oni te impulsy jakby otrzymywali. Coś takiego. Okej. Okay. Zapytaj proszę, czy podróżują też w czasie? Czy mogą podróżować w przyszłość, w przeszłość? Znaczy oni, jest tak jakby oni widzieli wszystko i wszystkie warianty. Więc ewentualnie, tak jakbyśmy, nie za bardzo ona widzi w tym sens. Aha. Czyli oni widzą wszystkie warianty, więc nie muszą podróżować. No tak, ona mówi, że to nie ma sensu jakoś, tak. Nie muszą się przemieszczać, bo widzą, mają wszystko tam, co potrzebują. Nie ma, nie mają jakichś takich potrzeb. Ona mówi, czego ja mogę potrzebować? Nie mają potrzeb. To jest ciekawe, co powiedziałaś. Nie mają żadnych potrzeb. Mają wszystko. Czyli czują się pełni, kompletni. Tak mi się przychodzi, że tak jakby ich zadaniem jest zbieranie tych informacji. Tylko tyle. Żeby jakby pogłębiać wiedzę związaną z całym stworzeniem. Z całym stworzeniem. Tak. A powiedz mi proszę, zapytaj proszę, czy dostęp do źródła mają już samo to, że się na tym poziomie to masz... automatycznie dostęp do źródła, do tej wiedzy? Czy wiedza też pochodzi z samego źródła? Wiedza jest źródłem? Źródło wie wszystko. Przed źródłem nie ma... Ona kiwa głową tak jakby do końca... Te pytania były trochę dziwne dla niej. Nie, ja to rozumiem. Tak odbieram. Bo źródło jest tam i ono wie wszystko. I jakby to jest tak, że te istoty są ze źródła, nie zostały jakby, nazwijmy to, skażone niczym, tak. Oblepione niczym takim nieciekawym, czego by sobie nie życzyły, tak. A mimo wszystko wybrały nieschodzenie, ale mimo wszystko mają możliwość takiego, powiedzmy, po naszemu dokształcania się, zbierania tych informacji. Dobrze. A zapytam proszę, czy te istoty z tego wyższego poziomu też mogą stać się kiedyś samym źródłem? To jest tak, jakby te istoty... Znaczy wszystko pochodzi ze źródła. Czyli one już są częścią tego źródła. Są częścią źródła. Czy być częścią źródła, a być źródłem, to jest to samo? Nie. Nie. To czy takie... To tak? Jest tak, jakby te istoty miały swoje własne indywidualności. One są blisko źródła, mają dostęp do źródła, ale nie są źródłem. Okej. Okay. Blisko niego, nie? Są blisko niego. I dlatego pytam, czy te wysokie istoty zaawansowane mogą stać się kiedyś sami źródłem? Mogą tak wysoko ewoluować? To jest tak, jakby źródło jest jedno. Źródło jest jedno. Rozumiem. I koniec. Okej. Okay. I to są jakby stworzenia źródła. I o! Nie kreowanie. Ale to nie jest tak, że one będą źródłem, bo źródło jest tylko jedno. Powiedz mi jeszcze, chciałabym, żebyś jeszcze podryfowała w tej przestrzeni, tam gdzie jesteś. Zapytaj proszę, czy żeby być tak wysoko, czy osoby o niskiej świadomości, na przykład jak gady, jak te istoty, które pochodzą z tych niskich gęstości, czy one mogą się dostać tak wysoko? Nie. Ona kiwa głową, że nie. Że nie, okej. Okay. Czyli blokuje ich energia, ich świadomość? Nie wejdą tam, tak. Bo w jaki sposób jest blokada, że nie wejdą tak wysoko? Co ich blokuje? Ona mówi, że to tak jakby brak chęci rozwoju. Tak jakby miały wbudowaną... Ja to teraz powiem tak, jak ja to tam widzę. Rozumiem. Tak jakby one miały wbudowaną
jakąś taką, nazwijmy to blokadę, że do pewnego momentu chcą się rozwijać, a potem nie chcą. Okej. Poza tym wiele istot na drodze tej ewolucji nie przejdzie tej drogi. Nie przejdzie tej drogi, bo nie mają takiej siły samozaparcia, rozwoju? Pokazuje mi się, że same zrezygnują po prostu. Rezygnują. Będzie tak jakby za ciężko, albo będzie niemożliwe. Nie, po prostu tak jak widzę, że to istoty jakby same z siebie już mają dość, są zmęczone, rezygnują. Okej. Okay. Czyli jak istota rezygnuje z takiej ścieżki wyższej, żeby się wspiąć jeszcze wyżej, to ona wtedy przechodzi na ciemną stronę? Nie. Nie. Ale może być w tych gęstościach złapana. Tak. I wejść w pułapkę. No to tak jakby tutaj było, że w pułapkę może wejść każdy. Okej. Okay. Czy możesz zapytać jeszcze, czym jest księżyc na naszej ziemi? Czy to jest miejsce, gdzie mieszkają inne istoty? Ja to widzę tak, że pokazały mi się dwie połówki kuli, a w środku jakieś korytarze? Tak, korytarze. Ze schodami. Okej. Okay. Zapytaj do... Różne istoty. Widzę tam różne istoty. A jakie, a jakie widzisz istoty? Jakie rasy tam widzisz? Widzę gata, ale widzę też ludzi. Są też ludzie. Też widzisz ludzi. Tak. Takich ludzi jak my na planecie Ziemia, tak? Tak, zwykłych, tak naszych ludzi, po prostu ludzie. Gatunek ludzki. Ale też na przykład podobnych do ludzi, ale nie ale na przykład takie duże uszy. Tak jakby to był jakieś hybrydy, nie wiem, połączenie ludzi na przykład z jakimś zwierzakiem. Okay. Tak trochę wygląda. Jak hybryda, tak? Tak jakby połączono, nie wiem, trochę jak na filmach, połączono człowieka na przykład i nie wiem, może w jakiś sposób połączyli jego geny na przykład, nie wiem, z jakimś zwierzakiem, który ma trójkątne uszy, powiedzmy. Rozumiem. Coś tam, jakąś łuskową skórę na przykład. Tak to wygląda. Okej. Okay. Zapytaj proszę, jaki skutek ma pełnia na nasze umysły? Na nasze mózgi? Na nasze ciała? Tak jakby ta pełnia sprawiała, że coś jest przed nami ukrywane. Pełnia jest potrzebna. Jest coś, pokazuje mi słowo ukrywanie, że coś jest ukrywane. Ukrywane. Tak. Czy to, co jest ukrywane, ma związek na nasz umysł, na nasze ciało? Tak, i to jest związane z tą pełnią księżyca, jak my to nazywamy. My to nazywamy pełnią. A czym jest to, co ukrywają? Przychodzi mi, że prawda jest ukryta. Prawda jest ukryta. Czy wtedy, kiedy jest pełnia, są wysyłane jakieś częstotliwości z tego księżyca na planetę? Nie tylko wtedy. Ale wtedy silniej? Mi tu, tak, jest wysyłane coś, tak. Nie wiem, czy fale, wygląda trochę jak takie promienie. Promienie, promieniowanie jakieś. Wychodzi mi, pojawia mi się słowo hipnoza. Hipnoza, czyli wprowadzanie ludzi w trans. Hipnotyczne, żeby robili to, co chcą. To bardziej na takiej zasadzie, żeby przytłumić ich wewnętrzne światło. I tak, tak. I tak, to jest jakaś manipulacja mi wychodzi. Słowo manipulacja. Okej. Okay. Coś manipulują przez to. Manipulują zachowaniami ludzkimi. O, jest. Manipulują zachowaniami ludzkimi. Okej, czy te manipulacje są
spowodowane przez te implanty, które ludzie posiadają? Mają dostęp właśnie do ludzkich mózgów, umysłów, bo są implanty? Tak jakby nie tylko. Odbiornik telewizyjny mi się, pojawił. No tak. Czyli umysły... To miało jakieś znaczenie? No tak, umysły są takimi odbiornikami telewizyjnymi, tak? Tak, to tak to, tak to wygląda, bo pokazały mi się te fale i ten odbiornik telewizyjny związany z, właśnie z umysłem ludzkim. To tak, jakbyśmy my odbierali jakieś fale. Dokładnie. Nasz mózg też odbiera fale, więc odbiera tak samo jak masz fale, beta, alfa, delta. Czyli tak, to, tak to wszystko wygląda, jest tak związane jak... z falami mózgu. Tak, tak, to jest taki rodzaj hipnozy. Czy możesz zapytać lub zobaczyć, wejść w ten księżyc? Do czego, jakie on pełni zadanie? A tam widzę ludzi w kiplach, takich lekarskich. I dlaczego oni, co oni tam... Widzę korytarze. I co oni tam robią w tych... Bardzo dużo drzwi różnych. Widzę drzwi. Jakieś istoty, ale widzę, że jest broń też. Ja tak jak miał jakąś broń. Co tam widzę? Jakby jakieś badania tam były przeprowadzane. A czego dotyczą te badania? Tak jak gdzieś tam, ale nie, na, nie w całości, ale są drzwi, za którymi są jakieś eksperymenty przeprowadzane. Dlatego mają lekarze. Tak, lekarze tam są. Dobrze. Chciałabym, żebyś teraz stamtąd wyszła. Wyjdź stamtąd całkowicie, wróć tam, do tej istoty tam, skąd pochodzisz. I zapytaj proszę, czy eksperyment szczypawki był zaplanowany, żeby zniszczyć ludzi, ludzkość, świadomość? Przytłumienie. Tak jakby widzę to światełko, które się tli tak. w istocie i to tak jakby to taka woda, która gasi to światełko. Aha. To tak mi się pokazuje. Jakby to gasiło to światło, które zaczyna jakby to, to światełko, ten płomień tak zaczyna się rozniecać, być coraz większy. I to tak jakby, jakbyś wodę wylała na coś, co zaczyna świecić i wylewasz wody i całkowicie gaśnie. Tylko taki dymek zostaje, wiesz, jak ze świecy. Okej. Czy może nam przekazać jakieś antidotum na to? Ona kręci głową, że tak jakby nie było. Nie ma. Czyli można powiedzieć, że eksperyment trwa i jest całkiem poważny. No tak posmutniała strasznie. Czy poprzez ten eksperyment zablokują dostęp do tych wyższych wymiarów istotom? O to chodzi? A mam wrażenie, że to jest taka próba. Taka próba. Zapytaj ją proszę, czy wie, czy w jaki sposób możemy się zmobilizować i zatrzymać to wszystko, co się dzieje obecnie na Ziemi. Jak ludzie świadomi mogą to zrobić? Czy powiedzieć nie. Powiedzieć nie. Tak. Wyrazić po prostu, no, powiedzieć nie. Okej. Jeśli wszystko my... Wszystko w naszych rękach. Tak, wszystko jest w naszych rękach, ale nie wszyscy są świadomi i nie wszyscy rozumieją. Trudno przekonać ludzi, którzy nie rozumieją, o co chodzi. Nie mają tej wiedzy. Ona, czy... ona mówi, że to jest wręcz niemożliwe. No właśnie. To jak jest na wszystko w naszych rękach? Tak jakby w rękach tych, którzy jeszcze, w których jeszcze się tli to światełko, nie? Aha. Tak to trochę wygląda. No. Czy chciałaby coś ci jeszcze przekazać? Czy ma dla ciebie jakieś informacje? Nie pozwólcie sobie tego zrobić.
jakby dla wielu to już oznaczało koniec tej ewolucji. Mhm. To myślę, że to, co zrobili teraz, jest podłe. To jest bardzo podłe. Ale wiesz, to tak wygląda, tak jakby oni wiedzieli, że tych, w których już się... tych obudzonych... Tak. To już się nie da tego zmienić. Tych już stracili. To już są straceni. Dla nich. Mhm. Jakby jak to, w kimś już się mocno tli, bo łatwo zgasić coś, co tylko ma taki zalążek. A jak już się coś mocno tli, to się nie da tego zgasić. Ale co mamy zrobić, jeśli osoby właśnie przez to, że tego nie zrobią, stracą dochody, pracę, źródło dochodów, utrzymania tu na tej ziemi? Zawsze są następne drzwi, kolejne okno. Zawsze jest jakaś opcja. Zawsze jest jakaś możliwość. Zawsze jest jakaś możliwość. Jest możliwość. Mhm. Tylko trzeba jej poszukać, znaleźć. Tak. Ona tutaj jest pomoc. Jakby była pomoc dla tych istot, które... tak jakby była dla tych... pomoc. Wychodzi mi pomoc, że jakby będzie pomoc, czy jest pomoc w jakimś sensie dla tych istot. Okej. Czy coś jeszcze byś chciała wiedzieć? Zapytać? Zapytać o siebie? Ona mówi, że już sobie teraz przypomnisz. Ty wiesz wszystko. Masz wszystko w sobie. Nie musisz, nie musisz pytać. Masz wszystko w sobie. Powoli, wiedza powoli będzie przychodzić. Przypomnienie, tak. Przypomnienie będzie przychodzić. Ale już nie zapłacisz. Czyli ważne, aby sobie przypomnieć. Tak, to jest tak jakby ten krok, który musisz wykonać, na który czekają. Mhm. Bo jak ty już wykonasz ten pierwszy, to tak jakby przy pierwszym kroku ty dajesz przyzwolenie na to, żeby dostawać, żeby otrzymywać pomoc, ale pomoc nie w sensie takim, żeby ci mówić, co masz robić, albo zmuszać cię do jakichś kroków, ale dostajesz wtedy takie wskazówki. To jest twoja zgoda na otrzymywanie wskazówek. I wówczas twoją jedyną pracą, którą musisz wykonać, będzie wyłapanie tych wskazówek i ich zrozumienie. Pierwszy krok to jest właśnie to, że ty mówisz tak, jak chcę. I to jest to, co jest potrzebne. Czy te wskazówki, o których mówisz, to jest z tego poziomu intuicji? Tak. Trzeba wewnętrzne ja. Wewnętrzne ja. Ono się nigdy nie myli. Ono się nigdy nie myli. Mówimy teraz. Tak. Intuicja, wyższe ja, tak? O tym mówimy, tak? Tak, mówimy o potrzebach wewnętrznych, tak, które otrzymujemy, a nie zawsze słyszymy. Czyli intuicja? Ludzie nie wierzyli, że to, co mają w środku, te potrzeby, tak, te drobne wskazówki, to mogłoby w ogóle coś znaczyć. Że to po prostu nie jest coś, na co powinno się zwracać uwagę, a to właśnie jest kluczowe. Zgadza się. To jest kluczowe, ale to jest bardzo ciche, jest spokojne w nas, co mówi, a umysł krzyczy. Umysł zawsze się wydziera i nie dopuszcza tej właśnie subtelnej informacji, żebyśmy poszli za tym. Ale ona mówi, że jak tylko będzie ten pierwszy krok zrobiony z naszej strony, to jest tak jakby my wybieramy wtedy tą drogę. Tak, chcę jednak znać tą prawdę. Wtedy te wskazówki przychodzą i to jest tak jakby te wskazówki były głośniejsze. I w pewnym momencie jak istota nie słyszy tych wskazówek, tych drobnych, to pojawiają się też takie trochę szarpnięcia za ramię, nazwijmy to, ho, ho. Też tu coś próbuję powiedzieć. Weź się w garść, no jak możesz tego nie rozumieć? Żeby po prostu istota zaczęła zwracać na nie uwagę. A czy nie jest też tak, że jak czym bardziej się istota budzi, tym bardziej dostaje w dupę od życia? Dostaje z taką wiadomość tylko do pewnego momentu. To jest tak jakby tylko
Tak jakby ten początek był taki. Bo potem jak już ta istota odkryje to światło, tak, i to, kim naprawdę jest i co może zrobić, to nie ma to takiego wpływu. Znaczy to nie, to jakby to nie wpływa na te decyzje, które podejmuje, o, w taki sposób. Zapytaj tę istotę, czy moja istota też pochodzi z tego wymiaru, co ty? Przychodzi mi 8. Co chciałabyś jeszcze zapytać na swój temat? Nie wiem, chyba nie ma nic takiego. A teraz jest taki, czuję taki spokój. Czuję taki spokój i... Tak, spokój. Spokój. Spokój i takie zrozumienie i miłość w ogóle. Takie... taki uśmiech mi się pojawia na twarzy, jak widzę tą istotę. Tak wewnętrznie jestem przepełniona taką... takim, jak my to nazywamy, pozytywną energią. Tak. Ona mówi tutaj, żeby mieć nadzieję. Bo nie jest jeszcze wszystko stracone. Jeszcze jakby jest ta opcja tego... tego świata pełnego... Przychodzi mi tu miłość i zrozumienie. Zapytaj. Nie wszystko jest stracone, ona mówi. Mówi, nie, wszystko jest stracone. Okej. Okay. Czy to, że jest nie wszystko stracone, ma na myśli, że będzie wykreowana nowa ziemia? Czy to ma związek z nową ziemią? Także, znaczy chodzi o to, że wciąż może... Może, nazwijmy to linia czasowa, no wciąż może jakby Ziemia pójść w tym kierunku. Że cały czas jeszcze ta opcja nie jest wcale zamknięta. Okay. Mimo, że się dzieje to, co się dzieje, to ta opcja cały czas jest otwarta. Zapytaj, czy wie coś na temat nowej Ziemi, którą chcą istoty światła wykreować? Widzę naszą Ziemię, ale widzę Ziemię, która nie ma już wokół siebie tego, ja widziałam to jako taki dym, jako takie, jakie koło stworzone wokół Ziemi. Ja nie widzę, to znika i nagle ta Ziemia, cała nasza planeta, jakby miała te same, tą samą biel i złoto, którą ja widziałam na początku. Tak. Ale to jest związane z energią. Widzę pełną zieleni. Czyste niebo. Szczęśliwi ludzie. Nie ma, wiesz co? Nie ma żadnych kominów, które zanieczyszczają. Nie ma brudu. Wszystko jest takie... czyste. Takie... czyste. Widzę tutaj, że nie ma zabijania zwierząt. Zwierzęta, ludzie, widzę harmonię. Pojawia mi się harmonia. Dzieci uśmiechnięte, szczęśliwe. Nie ma wojny. Nie ma głodu. Nie ma płaczu. Tak jakby ten płacz, ale jest wiedza. Widzę, jest zdobywanie wiedzy. Nie ma religii. Jest zdobywanie wiedzy. Ale żeby to się wydarzyło, ludzkość musi poznać prawdę. Tak jakby ta prawda miała nas wyzwolić i doprowadzić właśnie do tej ziemi. Tak. To jest piękny obrazek, wiesz, jak ktoś, kto widzi, co teraz się dzieje na Ziemi, to by sobie powiedział, że to jest utopia. Ale to jest bardzo prawdziwe i to jest rzeczywiste i to może się wydarzyć. Tak, tak. Tylko jakby
prawda, jakby to dużo zależne od tego, czy na jaw, tak jakby na jaw musiała wyjść prawda. Mhm. To, co jest przed nami ukrywane. I ja widzę tutaj, że wielu ludzi sobie z tym nie poradzi, z tą prawdą. Tak. Ale wielu ludzi sobie poradzi i to tak jakby ci ludzie byli zaczątkiem właśnie tej, no ty to nazwałaś nową ziemią. Mhm. Ja bym to nazywała ziemia wyzwolona. Wiesz, to mi bardziej przychodzi słowo wyzwolona. Okej. Okay. I to jest możliwe. I ci ludzie właśnie, którzy poradzą sobie, bo ta prawda pokazuje mi się jak takie ciężkie łańcuchy. Tak. To będzie bardzo ciężkie do zrozumienia, do zaakceptowania, ale jest wielu ludzi gotowych to zaakceptować i pójść dalej. Więc to jest możliwe, ale musi być prawda na jaw. Mhm. Ale ta ziemia jest piękna. Po prostu jest piękna. Nie ma żadnych zanieczyszczeń, nie ma żadnego brudu. Po prostu wszystko jest takie, jak powinno być. I ta piękna zieleń, i woda, mhm. jeziora, wszystko jest takie czyste. Mhm. I bije z tej planety takie szczęście, tak. radość, ale chęć, tak jak jakby przychodzi mi też chęć nauki. Poznawanie, wiedza. Zdobywanie wiedzy. Zdobywanie wiedzy. Ale w innej przestrzeni, tak? Z inną energią. Przestrzeń? Nie, to jest nasza ziemia. To jest nasza ziemia, tu i teraz. Mhm. Znaczy, tu i teraz w sensie ta nasza ziemia, na której my jesteśmy. Tak. To jest ta planeta wyzwolona po prostu. To jest nasza ziemia, to nie jest inna ziemia. Rozumiem. Planeta wyzwolona. Tak. Planeta wyzwolona przychodzi. No, to co powiedziałaś jest bardzo optymistyczne. Ale to i tak nie zmienia faktu, że to wszystko jest tylko dla ludzi obudzonych i świadomych. Tutaj mi przychodzi, że ci, którzy nie poradzą sobie z prawdą, to są ci, którzy... To tak jakby wybór był. Mhm. Czy poradzę sobie z tą prawdą, z tymi łańcuchami ciężkimi, które tak jakby spadną na ludzkość. Tak. Ale te łańcuchy reprezentują właśnie to, co jest przed nami ukryte. Te wszystkie... o czym my nie wiemy. Tak to będzie tak ciężkie, no te łańcuchy są bardzo ciężkie. To jest tak ciężkie, że naprawdę będą istoty, które biorą drogę... przychodzi mi samobójstwo nawet. Mhm. Będą istoty, które postanowią nie chcieć jakby przetrawić. Mhm. Troszeczkę tak kolokwialnie. Przetrawić tej prawdy. Bo nie są gotowe. Wówczas wybiorą po prostu coś innego. Myślę, że to, co mówisz, ma bardzo duży też zasięg, co chodzi o religię. Czyli religia też zrobiła swoje, więc też nałożyła te łańcuchy ludziom na umysły, na świadomość, na myśl. To jest też, to mi się teraz pojawia, że dużo osób, które są bardzo związane, jest część, która odejdzie całkiem od tego, bo będzie wiedziała, że to jest po prostu, to też jakby część związana z religią, tak jakby też miała wyjść na jaw. Ludzie też, to będzie część, to jest część tych łańcuchów, którą tutaj ja widzę jako kłamstwo, nie? To jest część tych łańcuchów, które jakby spadną na ludzkość. I będą właśnie ludzie, którzy, dla których nagle to zrobi się takie oczywiste. No przecież to jest takie oczywiste, jak ja mogłam tego wcześniej nie widzieć. Ale będą istoty, które sobie z tym nie poradzą, ponieważ tak bardzo żyją tą religią, tymi rytuałami, tym wszystkim, co jest z tym związane, że one po prostu sobie z tym nie poradzą. Rozumiem. Okej, zgadza się.